Mamy do siebie stuprocentowe zaufanie, a przede wszystkim wierzę w tego trenera i wierzę w tą reprezentację. Musimy się dalej rozwijać. Nie było to problemem, rzeczą, można powiedzieć, naturalną na bazie tego, co do tej pory się stało. Podpisaliśmy z trenerem kontrakt do grudnia 2021 roku z automatycznym przedłużeniem, jeżeli reprezentacja zakwalifikuje na Mistrzostwa Świata do Kataru. Ci, którzy są i pracują z trenerem, to oczywiście wszyscy pozostają na swoich stanowiskach, to jest sytuacja kolejna, no to jak gdyby automatycznie się wszystko samo przedłuża. Mi trudno odnosić się do spekulacji dziennikarskich. Ja jedyne, co powiedziałem, to powiedziałem to, że bądźcie spokojni, kontrakt się ten robi, kończy i nie będzie żadnych problemów, żeby dalej współpracować. Natomiast niektórzy zaczęli spekulować, co to znaczy, co to nie znaczy. No, wszystko jest dobrze, gramy dalej, wszyscy razem i idziemy do przodu.